Witam was ludziska w kolejnym odcinku Zagrajmy w Warzim. Jak widzicie, mam już trochę sprzętu, nie jest tego za dużo. Jednak troszkę rzeczy już się podniosą, bo rzeczy mają ten kapelusz. Razem hełm, pistolet Jericho. Jestem, jak widzicie, bardzo blisko znowu militarnej bazy NORAD. Europejskie serwery już działają, jak widzicie, sporo ludzi, naprawdę bardzo dużo ludzi gra. Zastanawiam się, czy wrócić do tej bazy i ją przejrzeć, czy jednak kierować się w dół. Tu jest na przykład Boulder City, albo tu jakiś resort. Nie, wiecie co, jednak stamtąd spierdzielam. Nigdy nie mam pewności, że tam się nie pojawi ktoś. Niestety nie mam żadnej broni ręcznej, że tak powiem. Widzimy, Polacy już się popisują elokwencją. Niestety to standard w wielu grach. Bo nie mam żadnej broni w białej. Bo się boję, bo no, po prostu będę zwabiał zombiaki każdym strzałem. Broń może wam pokażę, wygląda w ten sposób. O, się załadowała. Nic specjalnego, 4 pociski już wystrzeliłem, bo jeszcze wtedy na lagach. Więc normalnie powinno na jednego headshota zabić. No ale nie lubię strzelać, no bo wiecie. Nie dość, że zombiaki się dowiadują, co się dzieje. I zaczynają nas gonić. No i niestety ludzie wokół wiedzą, że ktoś jest niedaleko. Niestety nie mam nic do picia. Samo szamanie. Batonik i puszka tuńczyka. Co może być problemem tak naprawdę? Zobaczymy. Zastanawiam się właśnie, gdzie dojść. Czy dojść do tego resort, czy do Boulder City. Myślę, że jednak do Boulder City byłoby lepiej, chociaż tam są ludzie. Więc chyba jednak się zdecyduję na ten resort. Nie mam pojęcia, co tam jest. Możliwe, że jeżeli tam są najlepsze bronie z gry, typu jakieś tam snajperki i tak dalej, to tam się będą kręcić ludzie. Jednak wydaje mi się, że jednak lotnisko i ta militarna baza wojskowa jest najbardziej oblegana. Bo muszę tutaj też się tak rozglądać. Uważać, czy ktoś po prostu nie zachodzi mnie od tyłu, jakkolwiek to brzmi. Spora droga przed nami. Myślę, że nie będzie żadnych postojów z zombiakami, takich jakichś małych chatek. A szkoda, bo w tych małych chatkach jest większa częstotliwość wypadania pieniędzy. A jak wiecie, są mi potrzebne, żebym właśnie zdobył to zaproszenie. I po prostu mniej ludzi jest wokół, łatwiej o jedzenie, trudniej o sprzęt. Ale jakiś młoteczek można tam znaleźć. A młotek jest bardzo dobrą bronią, wręcz. Nie jest najlepszą, ale bardzo dobrą. Myślę, że chyba mogę posprintować w tej chwili. Dowiedziałem się także, że amerykańskie serwery parzyste są zbugowane. Znaczy parzyste w sensie, że drugi, czwarty, szósty, ósmy. To są zbugowane serwery i na nich właśnie zombie się teleportują i tak dalej. I że lepiej grać na 1, 3, 5, 7 na tych serwerach, ale na tych serwerach gra zawsze sporo ludzi, po 20 parę. Tylko wiecie, że to może boleć. Mam malutki plecak niestety, więc cały zapełniony oprócz jednego miejsca. Pierwszego na broń nie liczę, bo tylko broń tam mogę wsadzić. Szkoda mi tylko, że straciłem właśnie lornetkę i te inne rzeczy. Mogłoby się to przydać. No ale. O, jakieś góry. Teraz skręciłem właśnie tutaj do tego ośrodka. Nie mam pojęcia, co tam znajdę, bo jestem oczywiście laikiem w tej grze. Powiem wam, że zobaczymy. Możliwe, że założę jakiś klan. Jak ktoś w razie zgarnie jakieś zaproszenie. I o to proszę, żebyście nie pisali w komentarzach, bo mam zamówienia, że tak powiem, na klucze od znajomych. I myślę, że to zrozumiecie, że najpierw dla znajomych zbieram. Później, jak będę miał w razie jakiś wolny kluczek albo zarobię się naprawdę sporo dolarsów, to bardzo chętnie odstąpię. Dobra, zjem sobie batoni. Troszkę podskoczyło. Chyba był z orzechami. Trochę chrupało. Kurczę, jeszcze kawałek. Mam nadzieję, że znajdę tam coś do picia. Do jedzenia. Mam jeszcze tuńczyk. Tuńczyk bardzo dużo mi zupełnie. Jakiś energy drink by się przydał. On też fajnie. Albo litrowa butelka wody. O, on ładnie mi zupełnie praktycznie do pełnego. O, 7 osób tylko. Także albo do siebie strzelali, albo po prostu DC dostali. Albo wyszli po prostu, też jest możliwe. Czekam na tego zooma, może dadzą w następnym patchu
gościu, który po prostu tworzy ten emulator i tak dalej, kiedyś tam powiedział, że co niedzielę będzie update. Także zobaczymy w tą niedzielę. Aktualnie jest środa? Tak, aktualnie jest środa. Także jeszcze trochę mi czeka. Niestety już mi ikonka od picia miga. Żebym tylko nie umarł z pragnienia. Bo tak, to jest możliwe. Kurde, jest jeszcze spory kawałek. Nie jestem pewien, czy jak biegnę, to szybciej mi to spada, czy nie. Oby nie. Jest wzgórze. Schodząc ze wzgórza zawsze jest ryzyko do wystąpienia tego buga, że dostaniemy obrażenia, bo gra myśli, że spadliśmy pionowo w dół. Mogę zaraz zginąć. Są takie cyrki. Chyba się udało. Tak, nie dostałem żadnych obrażeń na szczęście. Co nie zmienia faktu, że jeszcze kawałek do tego obszaru. A później przeszukiwania. Nie mając broni białej, nawet latarki, to może być ryzykowne strzelanie. Jeszcze nic nie widzę. Ogólnie nie zdziwiłbym się, jakby w Rise of the Infected były szybciej pojazdy niż na oficjalnym. Już widziałem filmy z bety, tak powiem. Na oficjalnym jest po prostu powiedziane, że niedługo będą pojazdy. Także jak widzicie, różnie to bywa. Tam mają zbliżanie mapy na przykład i lepsze zombie spawny. A my będziemy mieli pojazdy. Które moim zdaniem są bez sensu w takiej grze, bo słychać silnik, widać światła, łatwo zauważyć, bo samochód jedzie, jest duży. Także ogólnie bez sensu. Motocykl jakiś. Taki cichy. Nie no, motocykl w sumie jeszcze głośniejszy by był, ale jakiś motocykl albo jakieś takie coś, co jest takim miejscem, Jezu, jak to powiedzieć, trochę trudniej zauważyć. Nie byłoby takie złe. No ale kto będzie chciał jeździć pojazdami, ten będzie jeździł pojazdami. Nikomu przecież nie powiem, nie jeździ. Zobaczymy. Ja albo założę ten klan własny, albo dołączę do jakiegoś klanu. Zobaczymy. Największy problem na razie z tym Rise of the Infected jest, że skończył im się limit na Google Captcha. Są to literki, które wpisujecie przy rejestracji i teraz nie można zarejestrować się na forum. Na forum często ludzie oddają invitki. I ja miałbym na przykład swoją już wcześniej, sporo wcześniej, no ale właśnie nie mogę się zarejestrować na forum, więc nie mogę pisać prywatnych wiadomości i tak dalej. Do tej pory nie mam konta na forum. Mówię, czajcie się na ich Facebooku. Tam są giveaway'e. Prawdopodobnie codziennie jakieś 5-7 osób dostaje kluczyk. No może wam się uda. Okej, jesteśmy. Są zombiaczki. I to w dosyć sporej ilości, ja mam tylko 8 pocisków. Nawet jak strzelają celnie, to mogę zabić ich tylko 8. Nie wiadomo, ile jest tu ich całościowo. Coś do picia i broń biała. To są moje pobożne życzenia. Tutaj są 3. Bardziej na razie przydałoby mi się coś do picia. Oby coś takiego tutaj było. O Boże, AKM. Jak miło. Jednak mamy troszkę szczęścia. Nie zmienia faktu, że coś do picia bym chętnie przyjął. Całkiem spory obszar, więc jednak może coś znajdę oprócz AKM-a. Jaba. Tam coś leży. Puszka, dobra. Napiję się i idę stąd. Okej, znalazłem coś do picia. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz mogę się przemieszczać w kierunku tamtych budynków. Kurde, nigdy tu nie byłem. Boże, w ogóle gdzie ja byłem? W Boulder City tylko i na obrzeżach. Tak naprawdę nigdzie mnie nie było w tej grze. Wszystko jest dla mnie nowe. Boże, kiedy jest duże. No bo tutaj nikogo nie było. Jest 10 osób, z których jedna może być gdzieś w okolicy. Nie wiadomo.
Ciekawe też, kiedy tutaj wprowadzą nową mapę jakąś. Wiem, że na pewno jest możliwość donate'u i wtedy chyba kluczyk dostaniecie na pewno. Nie wiem, ile ten donate kosztuje. Na pewno można własny serwer wynająć też. Także to jest, ale to jest dla mnie bez sensu, bo tutaj macie ten dreszczyk emocji właśnie, że ktoś się czai na was. W sumie do AKM-a mam w safe house'ie magazynek jeden. Także już dwa magazynki. Tak, to jest zombie. Dobra, ja już się przeraziłem, że to jakiś człowiek idzie, już chciałem do niego strzelać. Ogólnie rzecz biorąc, będzie lipa. Ogólnie są... ciągle mówię ogólnie. Są dwa rodzaje czatów. Jest proximity i global. Ludzie piszą na globalu, żeby nie zostać wykryci, bo jak piszesz na proximity, to znaczy, że jesteś niedaleko. Co to jest? O kurde, magazynek do AA12. Czekajcie, wyrzucę ten kapeluszyk. Po co mi kapelusz? Magazynek do porządnego shotguna. I jackhammer trochę. Magazynek do 9 mm, czyli przyda się do mojego Jericho. Coraz bardziej zaczynam myśleć, że tutaj maska gazowa. Coraz bardziej zaczynam myśleć, że będą tutaj ludzie, skoro są tutaj takie pamiątki typu porządna broń. Co to jest? Taka fajna maseczka, ale nie chcę, bo ona jest bardziej dla szpanu niż chroniąca. Hełm jednak bardziej nas ochroni. Okej, bandaże się stakują, także jest ok. Nie zapełnią mi dwóch miejsc, jak mam dwie sztuki, po prostu tylko w jedno wejdą. Przerażająca taka zamknięta miejscówka jest trochę. Fuck. Cholera jasna, chyba ktoś do mnie zaraz będzie biegł zombie. Jakiś. Oby nie. Bo wtedy będę musiał strzelić, a tutaj jednak trochę tych koleżków dookoła jest. Że wolałbym tą sprawę załatwić po cichu, właśnie wydygałem się z samochodu. Dlaczego wyrzucę ten bębenek? Do shotguna, bo on jest mi niepotrzebny. Tak naprawdę teraz, bo nie mam tego shotguna, no nie? A, dobra, tak blisko on stał. Nie mam tego shotguna, także jest mi on niepotrzebny. Tylko mi zajmuje miejsce. Flarę rzucę tam. Też mi jest niepotrzebna. Też mi zajmuje miejsce. Fakt, że teraz pokazałem, że tu jestem, nie? Trochę głupi pomysł. Teraz jak w razie ktoś tutaj przychodzi, albo jest już nawet, zobaczy, o jest flara, jest tu człowiek, będzie można zapolować. Albo o jest tu człowiek, trzeba spierdzielać. I on przynajmniej tak to zrobił. Mieć dziura w ścianie, w murze. Całkiem klimatycznie, no wezmę sobie antybiotyki, żeby na full hapie biegać. Dwórka. Nie biorę. Miałbym większy plecak, ten wziął. Tak, amunicji mam jeszcze sporo dosyć. Owsianka. Coś do szamy. Wezmę i od razu zjem. Batonik. Wezmę i od razu zjem. Żeby na maksa było, bo mam jeszcze tego tuńczyka. No. Jedzenie chociaż? Nie, jedzenia raczej nie powinno mi zabraknąć. Teraz się martwię o wodę. Albo cokolwiek, co można wypić. Dlaczego mam jeszcze takich GC? Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć. Za nie mogę sobie kupić coś do żarcia. Mam nadzieję, że mnie nie widzisz. Także podejrzanie patrzysz, zombiaku. Chyba nic mnie nie goni. Ale jakbym strzelił, to na pewno mnie gonili. Damn it, tu też są. Błagam, jakaś broń do walki wręcz. Naprawdę, to jest konieczność. Znaczy, no jak ktoś lubi alarmować całą hordę zombie, to proszę bardzo, może to zrobić bez broni wręcz.
bez broni białej. Ja jednak preferuję działanie po cichu. Bo jakoś nie uśmiecha mi się tracić całego sprzętu i grania od nowa. Gdzie miałem broń białą, to tam się zakradł, go zaciukał i wszedł. A w taki sposób po prostu muszę chodzić dookoła i szukać. Okej, energy drink. Dobra, od razu go wypijemy. Fuck. Dobra, tutaj. Jest ciemno i założę się, że zaraz na jakiegoś zombiaka wpadnę. Wiecie, bugi i dźwiękowe też się zdarzają. Biegamy po asfalcie, a słuchajcie, jakbyśmy biegali po moście stalowym. Znowu coś do żarcia. Jak mówiłem, z głodu nie umrzemy, bardziej z pragnienia. Fuck. Dobra, to ty, Jezu. Jeszcze tak rozglądałem w panice, bo naprawdę ja tutaj nie wiem, kto mnie goni. Kto wie o mojej obecności. Kto? Co? Zombie. O. Znowu jedzenie. Stack? Stack. Okej. Także jak się stakuje, to mogę to nosić. Dobra, woda kokosowa. Coś do picia, zawsze spoko. Ja czegoś szczepionkę wyrzucę w sumie. Bardzo rzadka jest szansa, że coś nas zarazi. Nie mówcie, że drugi AKM. Saiga, o kurde. To jest dosyć rzadka broń, że szczepionkę biorę. Uhuhu. To jest właśnie chyba ten 12-strzałowy shotgun. Nie, to jest shotgun. Automatyczny. Wow. Ale nie jest na te... na bębenek. Przeciwbólowce. Nie mam miejsca. Powiem wam, że jednak wyrzucę magazynek i wezmę przeciwbólowe. To się zawsze przyda. Bandaże oczywiście. Do staka. Hemlight nie. Hemlight jest mi potrzebny. To jest takie światełko. Podobna rzecz była w armii. Czekajcie. Pozwolicie, że ja sobie upuszczę coś na chwilę. Chcę coś sprawdzić. Nie, też nie. No, double barrel. Dobra, to są double barrel. Wodę kokosową bierzemy. Zmieniamy Saigę na AKM, żeby można było z daleka kogoś ściągnąć w razie niebezpieczeństwa. Ale broni wręcz jak nie było, tak nie ma. Kuj, szukamy dalej. Nie mogę zbierać oczywiście dolarów, nie? Bez zabijania zombie. Także przedłużam czekanie mojego kumpla na kluczyk. No, ale on zrozumie ryzyko. Mam nadzieję. Okej, okay, bank. Takie coś już zwiedzałem w innym mieście. A, skrytki są różnie. Latarka, dobra, broń wręcz zawsze. Jakaś tam broń, nie? Kurczę, zjem jeden batonik, to mi to nic nie da. Na pewno nie wyrzucę broni palnej. Dobra, tuńczyk da mi sporo tego. Także w szamie. Obie rzeczy. Latarka, widzicie co robi. Mogą nas tak łatwo zauważyć, że poezja. Ale zawsze lepsza taka broń niż żadna. Teraz zobaczycie, jak długo się tym bije. Trzeba tym walić jak cepem. No i widzą nas wtedy oczywiście bardziej. To jest logiczne. Świecimy takim dziadostwem po oczach. Nie pitol, już się wydygałem, że coś do mnie biegnie znowu. Cholera, jest na dużo tego. Naprawdę tego dużo jest. Mam broń. Dałbym radę wszystko tutaj ustrzelić, nie? Ale po co? O, w dupę. Dobra. Siebie muszę załatwić, bo nie zauważyłem, jak leży na ziemi. Widzicie, jak go napierdzielam? Ile czasu to zajmuje? O, kaska, dzięki. 87 dolców. One właśnie leżą na ziemi i wstają. Dobrze zauważyłem podczas wstawania, a nie jak już mnie gryz. No i gdybym nie miał broni białej, musiałbym strzelać. A to by przywabiło jakoś raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Około 6 zombiaków. Także miałbym niezłe plecy. Ała.
Był tuż obok mnie. Widzieliście to? Był tuż obok mnie. I ja go nie zauważyłem. Napiszemy smutną buzię. No nie, możemy pisać, kiedy jesteśmy martwi. Ja pierdzielę, jak mi serducho bije. Oh. Niestety, taka rzeczywistość. Worthy. Teraz on sobie ucieknie. Albo mam nadzieję, że zombiaki go zabiją. Pozbiera wszystko, co ja tutaj zdobyłem. Mój hełm. Moje Saiga. Mój AKM. Moje Jericho. Moje magazyny. No niestety, nie wyszło. Miało być tak pięknie. Gdybym go zauważył wcześniej, to bym go zaciukał. A tak, muszę się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że uda mi się odzyskać to, co zdobyłem. Albo chociaż jakąkolwiek broń. Trzymajcie się, na razie.